i rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ewangelia według Łukasza, 23 rozdział, 43 werset. Dziś będziesz ze mną w raju. Wyobraź sobie tą sytuację. Pan Jezus Chrystus wisi na krzyżu. Cierpi straszliwy ból. To tak, jakby wszystkie jego kończyny zostały rozerwane, jak zresztą wspomina Psalm 22, werset 15. Jednak wciąż troszczy się o innych. Prosi o przebaczenie dla swoich morderców. Pociesza swoją matkę, a teraz troszczy się o jednego z dwóch przestępców ukrzyżowanych po jego lewej i prawej stronie. Na początku obaj szydzą z niego, obaj szydzą z Pana Jezusa i złorzeczą Panu Jezusowi. Ale nagle jeden z nich opamiętał się i powiedział do swojego towarzysza: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ale ten nic złego nie uczynił. A potem prosi Pana Jezusa Chrystusa i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Łukasza 23, 40 werset do 42. Niesamowite słowa. Ten przestępca wyznaje swoją winę i prosi o miłosierdzie tego, który za moment ma umrzeć. Wie, że ten jest niewinny i nazywa go Panem. Następnie świadczy o przyszłym królestwie tego wzgardzonego Jezusa z Nazaretu i prosi go, aby mógł w nim uczestniczyć. Nie, mówi Jezus, nie musisz czekać na królestwo, ale już dziś, w chwili twojej śmierci, będziesz ze mną w raju. W raju, który jest miejscem pobytu dusz wszystkich odkupionych zmarłych. Obietnica złożona przez Pana Jezusa Chrystusa skruszonemu przestępcy odnosi się do każdego, kto szczerze wyznał swoją winę przed Bogiem. Dzisiaj, to znaczy natychmiast po swoim odejściu, odkupieni są z Jezusem Chrystusem Panem w raju. Dlatego też apostoł Paweł pisze: Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. List do Filipian, 1 rozdział, 23 werset. Szczęśliwy ten, kto może zakończyć swoje życie z takim przekonaniem. Jakim? Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A jak będzie z tobą? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli umrzesz, nie pojednawszy się z Panem Jezusem, nie uwierzywszy Panu Jezusowi, wtedy na wieczność będziesz potępiony, bo zasłużyłeś na karę piekła wiecznego. Natomiast jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony od piekła. Nie pójdziesz tam, gdzie zasłużyłeś, tylko wtedy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, bo Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wierzących Mu ludzi. Zatem uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.